Okej, słuchajcie, gramy w Lord of the Fallen. Premiera, Souls-like, nowy. Ale niestety jest to chyba najgorsze, największe rozczarowanie tego roku, ale chyba nie w moim przypadku, bo w moim przypadku to będzie drugie najgorsze rozczarowanie. Po pierwszym jest niestety Wanted Dead. Z inicjatywy pana Wązia, no to jedziemy z programem, słuchajcie, nowym na kanale, czyli wydałem 230 zł, żebyście wy nie musieli, czyli Lord of the Fallen. Największy paździerz chyba tego roku, no zobaczymy jak to będzie, ale znam życie i tak tego nie ogarnę. Wybrałem sobie, stworzyłem sobie już postać. Wybrałem klasa, jak będzie dalej to zobaczymy. Wygnany, prześladowca. No. The latest receiver of his grace. Jezu, to wygląda jak z Bloodborne, ta scena, nie? Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aurea's wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Ja jestem ciekawy, kiedy będę miał ścinki w tej grze, nie? Takie pierwsze, takie ściny, takie jak to, o tym, gdzie to wszyscy informują, nie? Że to jest słaba, totalnie optymalizacja tej gierki. Ja jestem mega ciekaw. O Jezu, jak to graficznie słabo wygląda, Jesus Christ. No, tutaj ma może, słuchajcie, 20 FPS-ów. Splugawany grobowiec. No teraz jest troszkę lepiej. Teraz jest troszkę lepiej. No ale... Niby 60 klatek jest, ale... Użyjeby się poruszać, użyjeby się rozglądać. Jezus, boję się tej gry i tego paździerza. No ale dobra, no zobaczymy. Jezus, jak ta postać się w ogóle rusza. Oho, port na PlayStation 2, ej masakra, nie? To nie jest dobra gra, no ale zobaczymy. Użyjeby się poruszać, be. To nie jest dobra gra, z góry mówię, no ale liczyłem, że to będzie świetny tytuł, ale wyszło jak zwykle, nie? Wyszło słabo jak zwykle. Jezu, ta postać, ja nie wiem. Dziwne. Ja ostatnio bardzo dużo gram w Soulsy. I to jest aż tak jak powiewa jakimś dziwnym tym, że... No zobaczymy, ale to nie wygląda za dobrze. Zobaczymy jak to będzie w zobaczymy jak to będzie później. Tam jest kanał dla 4 osób, ale też musiałem 350 do mamy do domu. Muszę pilnować zwierząt. Następnym razem napiszę. No spoko, spoko, bo byśmy wiesz, powiększyli, nie? Kanał, to byś sobie na spokojnie mógł wejść, nie? To byś sobie na spokojnie mógł wejść. Naciśnij RB, aby wykonać szybki atak. Lub przytrzymaj RT, aby wykonać silny atak. Okej. Okay. To mi strasznie przypomina Demon Souls'y w tym momencie. Tylko tam chyba ta postać była bardziej ogarnięta. Sterowanie było bardziej ogarnięte niż tutaj. No. Totalnie jakieś... Dziwne to, ale... Tytuł warty swojej ceny. Chłop się porusza gorzej niż pulka w ciąży. Chłop się porusza, znaczy babką gram. No to babka się porusza, jakby była w ciąży. Dobre, 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 tu ci wyszło 350. Taka prawda, no. Okej. Okay. To nie jest Lord of the Fallen, tylko Rod of Invalidzi. No dzisiaj jedziesz dobrym tekstem. O Jezus, walka na dystans. Naciśnij krzyżak, aby górny krzyżak, aby przejść do trybu dystansowego i użyj RT, aby skorzystać z przygotowanej broni dystansowej lub katalizatora czarów.
Wszystkie ataki dystansowe zużywają amunicję bądź manę. Różne typy amunicji i zaklęć cechują się różnymi kasztami. Kasztanami chyba powinno być. Jezus, walka na dystans, druga część. W przypadku włóków, kurz i przedmiotów do rzucania przytrzymaj LT, aby pozostać w trybie dystansowym. W ogóle te emblematy, ten wyglądają jak z Wiedźmina, nie? Menu szybkiego dostępu pokazuje, jak przełączać się pomiędzy różnymi typami amunicji. Użyj LB, aby... Ja tego nie ogarnę, słuchajcie, z typowego, takiego suchego opisu. Użyj LB, aby oddać szybki strzał i LT, aby skorzystać z celownika. Gdy przeciwnik będzie namierzony, wykonanie dowolnej z tych czynności powoduje oddanie szybkiego strzału. W przypadku katalizatora przytrzymaj LT... No, katalizatora, że nie będę używał. Piterek, teraz pracuję na magazynie w firmie suszarek. Zawożę komponenty pełne i odbieram puste pojemniki na wagoniki. Jak tam? Pracuje ci się dobrze w tej pracy? Tamta była lepsza, czy jednak... Teraz masz lepszą robotę. No bo tak to teraz... Okej, tak to wygląda. Gość mnie nawet nie widzi. Okej, dobra. Nie wiem, na razie z obsługą, mimo tego dosyć rozbudowanego tekstu, jest całkiem nieźle. Zobaczymy, jak będzie później. No tutaj grafika też nawet nieźle, ale ja, słuchajcie, ja bałem się z tych negatywów, jeżeli chodzi o grafikę, tych negatywnych komentarzy, ja sobie ustawiłem ten klatkarz, żeby mi 60 trzymało, bo ja coś czuję, że bez tego klatkarza to byśmy tutaj z grafiką jebli dupą o bliznę, nie? Nie ataków. Wszystkie ataki można łączyć, uzyskując wyjątkowe kombinacje. Dotyczy to zarówno ataków w zwarciu, jak i dystansowych. Dodatkowo tryb walki w zwarciu możesz dynamicznie zmieniać przy pomocy Y, aby zyskać dostęp do większego repertuara ataków. Eksperymentuj, wyposażając się w różną broń do walki w zwarciu dystansową, aby tworzyć wyjątkowy styl gry. No nie wiem. Naciśnij Y, aby przełączać się pomiędzy jedno- i dwuręcznymi trybem ładowania broni. Każdy z nich ma własny zestaw ataków. Aha, w takim sensie. No dobra, no to też jest kopiuj w klej Soulsów, nie? 350. Jak walczysz jedną bronią, to wygląda jak turniej tańca w szpitalu geriatrycznym. Tak, wygląda jak lewatywa, którą ci robi niewiadoma ta pielęgniarka, nie? Przenikanie do Umbralu. Wybierz latarkę Umbralu, używając dolnego krzyżaka i podnieś ją za pomocą LT. Jezus, to jeszcze LT trzeba używać. Przytrzymaj X, aby przeniknąć do Umbralu. Jeszcze trzeba X naciskać! No! Drugiej nogi jeszcze będę używał na padzie, żeby cokolwiek tutaj zrobić w tej grze, nie? Strzeż się, gdy Umbral można opuścić tylko w określonych miejscach. Super. Wiatr w oczy, kłody pod nogami. No chyba twórcy mieli w to założeniu, tworząc ten tytuł, mi się tak wydaje, wiesz? Tak mi się przynajmniej to wydaje. To jest jakaś linia niebieska. Nie wiem, czy nie o to tutaj chodzi, żeby... O, super, nawet tak nie mogę przeskoczyć, bo mnie... Czekajcie, to chyba musimy się rozbiec. Ale nie wiem, czy tak mogę. Nie. Przytrzymaj X, aby przeniknąć do Umbralu. No dobra, musimy nacisnąć X, nie? Dobra. Chłosta duszy. Przeszkody. Naciśnij RS, aby je namierzać. Wybierz latarnię Umbralu, używając dolnego krzyżaka, podnieś ją za pomocą LT i wychłostaj duszę w celu. Jak to brzmi, matko kochana? Ktoś tu jest jakiś ten erotyczny podtekst, czy co? Naciskając RT. Wychłostaj. Matko, jak to brzmi? Wychłostaj. I co, ja mam tam przeskoczyć? A raczej nie da rady.
czekajcie, ja tu zasuwam, bo tu nie mogę chyba w tym świecie długo żyć, nie? Bo jak przyjdzie jakiś bandyta i mnie okradnie, albo zabije, jeszcze gorzej. Ostatni nie dusz wrogów. Chłostanie dusz wrogów, przepraszam, chłostanie. Namierz wroga, RS, wybierz latarnię, używając, podnieś ją za pomocą LDA, następnie, by wychłostać duszę celu. Dobra. Wysysanie energii, Boże kochany, więcej tego tekstu oni nie mogli tutaj dać. Ja rozumiem. Macie tonę tekstu, tak? No to dajcie jakieś animacje, tak, żeby jeszcze można by było to jakoś łatwiej przyswoić, a nie ja mam jakieś nasrane jakąś tabelę wyborczą. Ja muszę wywnioskować, co ta tabela mi wniesie, jak zagłosuję, nie? Bez sensu. Bez sensu. Adek, chyba drutem kolczastym, tak. Kto to tłumaczył? Miłośnik BDSM, chyba tak. Chyba tak, miłośnik BDSM. Dokładnie, wyssanie energii. Wychłostanie duszy wroga zużywa ładunek. Okej, okay. Wybierz latarnię Umbrealu i znowu to samo. Podnieś ją za pomocą, a następnie wysysa energię z wrogów i pęcherzy, naciskając RB, aby odzyskać ładunek chłosty duszy. Wyssanie energii daje również nieco zanikłego zdrowia i przyciąga żywotność pozostawiona przez wrogów na danym obszarze. Jesus Christ, czemu tu nie ma jakichś filmików wprowadzających? Okej. Szczątki oznaczają miejsca, w których zginęli inni heroldowie latarni. Gdy aktywuje, służą jako miejsce wskrzeszenia na wypadek twojej śmierci w Umbrealu. Możesz przenosić się pomiędzy aktywowanymi szczątkami i używać ich do wyznowienia innych heroldów latarni w grze wieloosobowej. Szczątki Ranika aktywowano. Wysuszona ćma szczątków. Czyli ta ćma to chyba, z tego co czytałem, działa trochę jak ten, jak kość wiodąca do domu. Też nas właśnie do takiego miejsca zapisu, tak? Teleportuje. Ile mi to zwiększy? Jeden punkt, no kurwa, no nie wierzę. A nie, dobra, tutaj ogólnie ogólna zdrowotność. Tutaj fizyczne nam zwiększamy jeden punkt. Zdrowie troszkę więcej. Dobra, lecimy w to, bo to jest... Chyba obowiązkowo, nie? No. Oho, blokowanie. Wykonuj blok, przytrzymuj LB, używaj, gdy blokowanie ataków wroga powoduje zanikanie twojego zdrowia. Jak zanikanie? Skąd ja mam wiedzieć o jakimś zanikaniu? Czemu tu nie ma jakiegoś filmiku, który mi to pokaże, do jasnej cholery? Trafiaj wrogów, by odzyskać zanikłe zdrowie. No dobra, no to akurat rozumiem. Lecz jeśli któryś z nich cię trafi, utracisz je na stałe. Okej. Odbijanie. Odbijając ataki, naciskając LB tuż przed tym, jak mają cię trafić, aby otrzymać mniejsze obrażenia od zanikania i zadać... A, dobra, czyli zanikanie tutaj to jest pięknie wytłumaczone, czyli utrata zdrowia, ale nie można by było przed utratą zdrowia, tylko jakieś gówniane zanikanie i zadać duże obrażenia postawie wroga. Postawę wroga można zmniejszać dowolnym atakiem, każdy zadaje inne obrażenia postawy, więc eksperymentuj z różnymi typami broni i atakuj. Kiedy wyczerpiesz postawę wroga, możesz go oszołomić, naładować innym atakiem. Odbijaj LB lub kopnięciem. A idzie Andrzej, za mi najebie. Dobra, chciałbym go sparować. Jak tu się leczy?
Dobra. Dawaj. Na parowanie, chodź. No, Zenek. Nie podchodź. O, o. Dobra. Wezwał. Zadzwonił po mamę. Jesteśmy zgubieni. Mamo, ja nie chciałem go bić, ale on mnie przezywał. Strasznie brzydka ta jego matka. Matka czy ojciec? To chyba jego stary. No, o, panie. Dobra, ja ze starym nie będę chyba tutaj chodził w konsztachty. Ła, boli, boli, oj jak boli. Dobra, dupa mi się spaliła, ale na szczęście ugasiłem. Tam nie zadaje obrażeń, zajebiście. Leć, Andrzej, leć, leć, bo tu polą. Nawet ciekawa muzyka. Ało, ało. No i zabił mnie, no zabił, no. O! Mam drugą szansę, zapomniałem. Dobra, nie wiem co to jest. No, chodź tu. A nie, ja do niego nie idę. Dobra, dobra, jeszcze panuję nad sytuacją. No niestety. Nie, on w ogóle biega, jakby dostał straczki, ja ci mówię. Masakra, rozwolnienia dostał. Dobra. Chyba moja mama przyszła i się przestraszył. Okej. A, i rozumiem, że ja go mam tam cały czas bić. Czy jak? Rarain, Maro. Wspominałeś o cieniu, to ja się ciebie pytaj, co jestem. Co jest mniejsze od cienia? Co? Ale w jakim sensie cień? Spokojnie, stary mi jeszcze na monitor 4K i nowe auto. Aha. A, czyli starczy ci. No dobra. Jak coś, to ci pożyczę kasę, ale jak mówię, że ci starczy, to okej. Okay. Adek, matka ze starym na plecach, tak. No. Uzyskiwanie żywotności po śmierci. Jeśli zginiesz w Umbrealu, opuścisz całą posiadaną żywotność w miejscu, gdzie cię zabito. Możesz odzyskać upuszczoną żywotność za pomocą latarni Umbrealu. Zbierz się i naciśnij A. Ale uważaj, bo niektórzy wrogowie mają ją podnieść przed tobą, a wtedy będziesz musiał ich pokonać, aby je odzyskać. No super, pięknie. Jak w Bloodborne, nie? Tylko to gorzej wygląda, bo to jest niestety animacja zabijania tego naszego expa, co jest debilizmem. Lecz jeśli zginiesz w Umbrealu ponownie, nim zdążysz odzyskać utraconą żywotność, utracisz ją na stałe. Jezus, czemu nie można powiedzieć punktów doświadczenia, tylko jakoś nazwać to żywotność? Nie wiem. I gdzie jest ten Zenek? Ej, no ogólnie to wygląda, słuchajcie, zajebiście. To nie mogę powiedzieć, że nie. W tym miejscu ten design wygląda świetnie. Ale to... Ta woda, to ja nie wiem, co to jest. No, bo zyskaj żywotność. No to 2 lata trwa ta animacja. Zagubiono i znaleziono. Odzyskano żywotność utraconą w chwili śmierci. Ej, wiecie co, że już ludzie platynę mają w tej grze? Tak ostatnio, znaczy dzisiaj przeglądałem osiągnięcia. I ludzie już to wyplatynowali, nie? Niektórzy.
Ja jestem pod wrażeniem, bo niektórzy u nas z Polski to mają problem, żeby to przejść w ogóle. Pasożyty Umbralu. Pasożyty Umbralu mogą łączyć się z innymi stworzeniami, zapewniając im ochronę lub większą siłę. Wybierz latanie Umbralu, używając dolnego krzyżaka i znajdź pasożyta przy pomocy LT. Wystaj energię z pasożytów za pomocą LB, aby je zniszczyć. Słuchajcie, bo ja nie mogę tych mechanik tu ogarnąć. Dobra, załatwiłem to chyba, nie? Teraz go mogę załatwić, czy nie? Czy on nadal jest jakiś silny? O, super. Pięknie. O, dobra, jeszcze cię odradzam. Okej. Mapa opuszczonego coś tam. Dobra, i tak do tego świata musiałem się przenieść i tak. Pasożyty Umbralu mogą... Dobra, no to akurat wiem. Dobra, to musimy przyciągnąć. O nie! Dobra, niestety zginąłem. Postać się w ogóle rusza z dupy w jakąś... gównianych kierunkach. Nie, nie wiem, kto to wymyślił, że mamy animację, jak robimy przyciągnięcie tej duszy, to nie wiem, co to tam jest, nie? No to daje krok do przodu i się wypierdziela, nie? Jaki to jest badziew? Ja nie wiem. Okej. Teraz jak mi ktoś pizgnie, to mam pozamiatane. O! Jest jakiś Andrzej. Żelazny wędrowiec. Jezus, misklik. But since it seems that the air has you marked, making you a bigger threat to the rogue ourselves as both. I've defied the rules of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. Okay. I've defied the rules of gods. If you know any kind of freedom. Kiborku, a tam mi się dobrze grało, ale ja grałem na premierę i to był mój pierwszy Souls-like. A pierwsze Souls-like to się zazwyczaj lepiej wspomina, nie? Najlepiej, że tak ujmę. To prawda, Tiborku. Ja tam hejtu na tą na stare lordy w ogóle nie rozumiem. No, no właśnie. No, no właśnie. Dobra, mogę to aktywować jakoś? Dobra. Zajebiście. Dario, Maro, mam jutro wolne, więc rozumiem, że stream do czwartej. Tak jest. Dokładnie. Znaczy nie, no nie wiem, czy do czwartej. Nie wiem, czy ja wytrzymam przy tej grze. Nie, dużo osób narzeka na ten tytuł. Nie wiem, czy ja to ugarnę, te mechaniki tutaj. Ta gra nie jest... Czuć, że ta gra nie jest aż taka dobra. Nie wiem, czy ja się wciągnę do czwartej, ale jeszcze Dariusz zobaczymy, ale... Ja na razie w tym momencie... To ja to słabo widzę, nie? Ulepszy postać i tak nie mam... Nie mam tej... Nie wiem, co to się nazywa, tych dusz? Będziemy to nazywać dusze, bo nawet nie wiem, jaka jest nazwa tego. Także nie wiem, Dario, czy posiedzę do czwartej. Nie wiem, czy wytrzymam, co to było. Ja muszę sobie, słuchajcie, nadrobić te lordsy, te starsze. Coś by było... Tylko kurczę, kiedy, nie? Jak ja nawet nie mam czasu na streamowanie. Piękna. W Umbralu czasem pojawiają się piętna. Fragmenty przeszłych, nierzadko traumatycznych wydarzeń z Axiomu. Wybierz latanie Umbralu, podnieś ją za pomocą, aby przeniknąć do Umbralu. Okej, okay. Najpierw przeniknij do Umbralu, następnie namierz piętno przy pomocy.
Bierz latarnię. Jezus, za dużo. Tu już, żeby cokolwiek zrobić, to musicie normalnie, nie wiem, przeklikać przez całego pada, nie? Ja. I później się człowiek dziwi, że ja się gubię w przyciskach, nie? Bo to tak wygląda. Oła, no. Gnoju, jak ja cię miałem zobaczyć tam? Śmieć. Masakra. O, jeszcze, no jeszcze, tak, no jest, 20 jeszcze mi tu dajcie. 40 może. 35. Weź się wylecz. Nie no, na razie nie jest, słuchajcie, nie jest aż tak źle. Wydawało mi się, że jest gorzej z tych wszystkich recenzji, które czytałem. Ja mogę to jakoś zebrać, czy jak? Nie wiem, co to było. Co to jest? Co to jest? Czemu za tym idę? Czemu to jest ta nastawna przeciwników? Gdzie to mnie prowadzi? A tu można pływać? Nie, zabiję się! Wyłaź stamtąd. Nie wiem, czemu mnie tutaj doprowadziło do tego miejsca. Okej. Jakiś przedmiot, ale boję się, że zginę tutaj. No, także bym się domyślał. Dobra, ale teraz mnie przeniesie. Znowu mi błąd wywaliło. Dobra. Sakwę jakąś zdobyłem. Na amunicję. I dalej to mnie wiedzie. Chyba, z tym nie muszę walczyć, nie muszę to rozwalać. Muszę. O! Dobra, tymi atakami ładowanymi może to jakoś uspokoję. Jezus, odbiłem się od przeszkody. Grasz jak dupa i w ogóle jesteś dupa i to rzucamy. Okej, idziemy dalej. Może do czegoś w życiu dojdę w tej grze. Dobra, czekajcie, teraz zmienimy sobie, żeby w to rzucić. Dobra, dawaj. Dobra, kolejny jakiś przedmiot. Michi, witam serdecznie. O, kogo moje tu oczy widzą. Matko kochana, kupę lat, panie Mikołaju. Przybył ten, który jest winien wszystkich win. Coś tym jest, Dalium. Coś tym jest. No, tutaj mam jakąś drabinę. Ja, że ty gościu możesz szybciej wchodzić. Co tam, pani Mikołaju, ciebie słychać? Witam serdecznie. No, gdzie mnie to wiedzie? Ojej. Ojej. Ojej! Co to było? Co to było? No, już mam przesrane jednym słowem. Jednym słowem mam przesrane. Dawaj, szybciej, no chłopie. Dobra. Mogę tu przejść? Nie.
Jest jakaś drabina. Ja pier... Gdzie mnie wyjebało? A tutaj co jest ciekawego? Czekajcie, zaraz przeczytam, co piszecie, tylko że ja muszę się, kurczę, streszczać w tej... w tym świecie, który jestem w tym momencie, mnie zabiją. I tak mnie zabiją pewnie. Bo mnie wywaliło gdzieś, nie wiem gdzie. Tam jest jakiś rozpierdzielator. O, o, super. Dobra, nie mam staminy. Dobra. Co jest za typ? A, mogę z tobą rozmawiać, dobra, okej. Okay. Ja biję biedoka, kurna. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat. Over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself, should you fall, make use of this. Okej, okay, nasiono szczątków. Dobra, teraz chyba sobie na spokojnie mogę nadrobić czat. Ale nie wiem, gdzieś mnie wywaliło w ogóle na kraniec, nie wiem, na koniec świata, nie? Albo jeszcze dalej, w głęboką dupę i naprawdę nie wiem, gdzie mam iść teraz, nie? Ale przez przypadek zobaczyłem jakiegoś tego gościa i mi dał jakąś sadzonkę. A, i to może być jako ten, takie ognisko ten, które możemy sobie w danym miejscu ustawić, nie? Jak w Soulsach było. Tylko że w Soulsach nie było to, słuchajcie, określane przez nas, tylko przez twórców. No tutaj jest tych ognisk mniej, takich punktów kontrolnych, tylko że sami decydujemy, gdzie je umieścić, nie? Dobra, i trójkąt, tak? Rozkwit w ciemności. Użyto nasiona szczątków. Dobra. Okej, okay, rozumiem, że to, że mi teraz zapisze, tak? Że mnie zapisze. Okej, okay, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie naszą piękną przygodę z grą Lords of the Fallen. Mam nadzieję, że chociaż materiał wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zapytać mamę, tatę lub Srimera, którego oglądacie, czy je warto zakupić oglądany przez was produkt. Dziękuję, że byliście za poświęcony czas. Do następnego. Cześć!